tylne koła podkładam fabryczne zabezpieczenia. Auto nie zjeżdża na neutral, jest dość bezpiecznie. Tak wygląda osłona skrzyni biegów, którą trzeba zdemontować. Tutaj znajduje się śruba do napełniania oleju. Jest klucz Allen 8 mm. I przed jakimkolwiek rozpoczęciem prac trzeba sprawdzić, czy będę w stanie go poluzować. Jeżeli nie, no to często śruba się obrobi. To nie ma sensu wypuszczać oleju, bo potem nie będę w stanie go z powrotem napełnić. Luzowanie tej śruby odbywa się w tym kierunku. Warto sprawdzić sobie, czy bagażnik otwiera się kluczykiem, bo będę demontował, odpinał klamę akumulatora. Kolejna sprawa, którą trzeba sprawdzić zanim wyciągnę olej, to z tyłu skrzyni biegów jest wtyczka elektryczna. Ta czarna i trzeba ją wykręcić. Tutaj widoczne jest takie skrzydełko, podchodzę śrubokrętem i po prostu to odkręcam. To idzie dość lekko. Tu widzę, ta uszczelka wtyku też jest zapocona olejem od skrzyni. To jest cały wtyk elektryczny. Teraz można odkręcić śrubę spustową oleju skrzyni biegów Torx T55. Tutaj są napisy strzałki, w którą stronę jest open, w którą stronę jest close. Potrzebny jest zbiornik, pojemnik po 8 litrów. Ta śruba jest bardzo lekko przekręcona, 8 Nm. Tak wygląda olej ze skrzyni. Trzeba poczekać, on sobie zleci, wtedy będzie tam mniej kapało z tej mechatroniki. Śruby miski skrzyni biegów w moim przypadku są na Torx T27, ale w poprzednie moje 60 tam były na Torx T40. Jest w niej jeszcze sporo oleju, bo nie można jej przechylać za mocno. Odblokowanie mechatroniki od pionu elektrycznego polega na wyciągnięciu tej białej wtyczki. Tutaj jest taki klips, trzeba go wcisnąć i wyciągnąć wtyczkę w dół. Po odblokowaniu tym klipsem trzeba ją wyciągnąć śrubokrętem, wysunąć, bo ona blokuje możliwość wyciągnięcia mechatroniki. Tutaj przeszkadza trochę obejma wydechu, bo można ją wykręcić. Żeby wykręcić tą obejmę wydechu, trzeba użyć 13 i skontrować 8. Żeby wykręciłem 3 śruby, odkiąłem obejmę. Nie wykręcam już tej śruby, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj ta obejma jest dość elastyczna, metalowa. Można sobie po prostu odgiąć i jest coraz więcej miejsca tutaj do pracy na wtyczku. To jest uszczelka wtyku wiązki elektrycznej. Po podważeniu jej lekko śrubokrętem ona wychodzi, tam można włożyć rękę i ją wyjąć. Oczywiście uprzednio trzeba pociągnąć w dół ten pin. Będę wykręcał wszystkie śruby na Torx T40, czyli jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Nie wiem, czy nie zapomniałem jakiejś. Kapie olej ciągle. W miarę kiedy wykręcam te śruby mechatroniki, to coraz więcej oleju będzie kapało. Śruby mechatroniki odkręca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Także standardowo. Wchodzi cały układ. Nie jest jakieś bardzo ciężkie, ale trzeba użyć dwóch rąk.
tu jest ta uszczelka między skrzynią a mechatroniką. Tutaj można sprawdzić jej rok produkcji, kiedy była zmieniana. To było 6-7 lat temu. Jest jeszcze bardzo miękka, także spełnia swoją funkcję, nigdzie nie jest popękana. To jest ważne. Ona jest po prostu wciśnięta delikatnie. To wygląda. Warto, żeby miękkie były właśnie w tym miejscu, gdzie ona się styka, gdzie uszczelnia. I przez te dwa otwory skrajne przypływa olej. Na wtyk. No, tak się będzie trzymać. To są cztery uszczelki skrzyni biegów. I się wyciąga takim hakiem. Też to jest standardowo wymienia się. No, tędy przechodzi wiązka elektryczna na zewnątrz skrzyni. No tu jest lewarek. Na miejscu skrzyni jest podany rok produkcji. Od środka miski, w tym przypadku 2016 rok, august czy sierpień, czyli 5 lat temu był wymieniony miska. Tutaj znajduje się kosz E. On ma delikatny luz. Montując z powrotem mechatronikę, należy zwrócić uwagę, aby nałożyć na ten trzpień, żeby spasować wtyk, wtyczkę. Śruby mechatroniki przykręca się w odpowiedniej sekwencji. I tutaj taka ciekawostka, tu przednia podłużnica aluminiowa łączy się z przed podłużnicą stalową. Jest tutaj taki łącznik. Wiadomo, przód W60 jest cały aluminiowy, a tył jest stalowy. Także od tego momentu zaczyna się. Tu jest stal, a tam jest aluminium. Mając przykręconą elektronikę, przystępuję do montażu wtyczki. Zanim to zrobię, to sprawdzam tutaj, czy ten klips na pewno jest w dolnej pozycji, bo w przeciwnym razie nie będę w stanie jej zamontować. I tą wtyczkę trzeba po prostu wcisnąć. Wtyczka montuje się w takiej pozycji, aby to skrzydełko wystający, ten kawałek plastiku, znajdował się w dolnej części. Wciskam klips i sprawdzam, czy ta uszczelka, czy jestem w stanie wyciągnąć. Jeżeli nie, to znaczy, że jest w odpowiednim miejscu. Poruszając na boki, to widać, że ta wtyczka naszła. Została złapana przez te ząbki tutaj tego białego klipa. Śruby miski przekręcamy w odpowiedniej sekwencji. Tutaj jest wiązka skrzyni. Należy nakręcić na tą przelotkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Mi udało się tego dokonać prawą ręką. Po przykręceniu miski skrzyni trzeba uzupełnić olej. Najlepiej zobaczyć się w strzykawkę z takim dzióbkiem. I najlepiej tam żadnych końcówek, bo jak wpadnie przez tą dziurę, to trzeba będzie odkręcać z powrotem. Teraz skręcę tutaj obejmę wydechu. Zjadę autem z najazdów, postawię go na równym, odpalę silnik i będę dolewał oleju do skrzyni. Postawię auto na równym poziomie. Jak się nie ma podnośnika, to trzeba się trochę namęczyć. Każde koło jest ustawione na palecie. Dzięki temu jest równy poziom, jest wypoziomowany, jest bezpiecznie. Zaciągnięty ręczny, wrzucony parking. Tutaj są podstawione zabezpieczenia. I w takiej sytuacji można uzupełniać poziom oleju w skrzyni
do równego poziomu. Odpalam auto, przechodzę przez wszystkie biegi, trzymając chwilę na każdym z nich. Skrzynia pracuje zaskakująco równo i cicho, jak na tak niski poziom leju. Teraz w trybie park trzeba wejść przez chwilę na wyższe obroty, żeby uzupełnić poziom leju w konwerterze. Z kilka sekund, 10-20. Temperatura skrzyni powinna wynosić między 35 a 45 stopni. Jeżeli będzie wyższa, należy auto schłodzić i uzupełniać poziom leju. I teraz idę pod auto, uzupełniam olej. Możliwość monitorowania temperatury skrzyni biegów jest w INPE. Tutaj mam możliwość akurat skorzystania z komputera kolegi. Trzeba kliknąć model, potem transmission, potem gearbox control module. Następnie read status F5. Następnie analog values F7. I tu jest temperatura skrzyni. W tej chwili olej wycieka ciurkiem, że jest go za dużo. I należy poczekać, aż zacznie ściekać takimi pojedynczymi kropelkami. Oczywiście wciąż temperatura nie powinna wszystko przekroczyć 45 stopni Celsjusza. Po ustaleniu poziomu oleju należy tutaj wszystko wyczyścić, żeby potem łatwiej było zdiagnozować wycieki. Po zakończeniu pracy zjadę autem do tyłu z palet. One mają wysokość 12 cm, czyli dokładnie tyle, ile ma prześwit E60. Dlatego tutaj poukładałem za paletami cegły, to żeby nie ryzykować